Cześć, witam Was już na szóstej wspólnej jednostce treningowej. Wrócimy sobie dzisiaj do tematu regeneracji. Paru z Was pytało, jak wykonać taki trening, jeżeli nie posiadamy rowera. Oczywiście możemy zamówić roller przez internet, natomiast jeżeli nie chcemy wydać w tej chwili pieniędzy oraz obciążać budżetu domowego, polecam wykonanie tego samego treningu przy użyciu trzech przedmiotów, które być może będą łatwiej dostępne. Pierwszym z tych przedmiotów będą dwie piłki tenisowe złączone taśmą lub plastrem, dowolna piłka, jaką macie w domu, ja użyję piłki do kosza oraz butelka z wodą. Zapraszam. Rolowanie zaczniemy sobie od pleców. Dzielimy je na część górną i dolną. Do tego rolowania polecam użyć dwóch piłek tenisowych. Wykonujemy 10 powtórzeń. Jeżeli znajdziemy jakiś punkt bardziej bolesny, możemy się zatrzymać w nim na parę sekund i kontynuować rolowanie. Zaczynamy. Rolowania górnego przechodzimy do dolnego. Również 10 powtórzeń. Następnie przechodzimy do rolowania nóg. Najpierw zajmiemy się tyłem. Mięśnie pośladkowe, przypominam, że rolujemy je w dwóch kierunkach, góra-dół oraz do boku, następnie mięśnie kulszowo-goleniowe i na koniec zostaje na łyk. Wykonujemy 10 powtórzeń na każdą grupę. Użyjemy do tego rolowania tyłu butelki z wodą. Do boku. Mięśnie kulszowo-goleniowe. I na koniec tyłu zostaje nam łydka. Następnie przechodzimy na przód. Zaczniemy od mięśni czworogłowych. Przypominam, że jest to duża grupa mięśniowa, więc poświęcimy im troszkę więcej czasu. Najpierw mamy trzy punkty, czyli pod biodrem, środek uda oraz nad kolanem. W nich wykonujemy 10 zgięć kolana oraz 10 rotacji biodra i następnie rolujemy cały mięsień. 10 powtórzeń w każdym punkcie. Przesuwamy się na środek. Na kolano. I rolujemy całość. Następnie rolujemy przybyty ciele.
przypominam, że rolujemy je do boku. Ostatnia grupa to mięśnie piszczelowe. Rolujemy pod lekkim kątem góra-dół. Dziękuję Wam za kolejny wspólny trening. Ten czas bardzo szybko mija, to już szósty. Zostajemy w formie. Wracam do Was zaraz po świętach. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek uwagi bądź pytania, zapraszam na social media bądź wiadomości prywatne. Hej, trafię!